Cześć, nazywam się Anna Bulczak, jestem położną, certyfikowaną doradczynią laktacyjną i dzisiaj z uwagi na to, że często pytałyście o warianty gorsetów do laktatorów podwójnych, pokażę Wam premierowy produkt od marki Neno, który dostałyśmy do testowania i który również po tych testach wprowadziłyśmy do swojego sklepu. Już Wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli chodzi o wariant tego gorsetu, to jest rozwiązanie, które ma umożliwiać włożenie dwóch lejków od laktatora podwójnego, a następnie odciąganie pokarmu w systemie tak zwanym symultanicznym, czyli w systemie pobudzania obu piersi jednocześnie, dokładnie w tym samym czasie. Także jest to fajne rozwiązanie, ponieważ masz dwie ręce wolne i możesz przygotowywać dużo różnych innych rzeczy w tym samym czasie, kiedy odciągasz. Może być tak, że jesteś w ciąży i jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego, że tego typu gadżety mogą być przydatne. Po to powstał ten film, żeby gdzieś z tyłu głowy zostało, że w momencie, kiedy będziesz już w sytuacji, gdzie właśnie tych rąk brakuje, bo jedną butelkę trzeba trzymać, a tutaj trzeba jeszcze podtrzymywać silnik, a tutaj przecież fajnie by było wykorzystać te 20-30 minut odciągania również na inne cele, może wtedy przypomnieć Ci się, że wariant gorsetu jest dostępny na rynku i może być tak, że jest to produkt przydatny właśnie dla Ciebie. Jeżeli chodzi o ten konkretny produkt, to myślę, że opowiem Wam po kolei, jak on wygląda i czym się wyróżnia, dlaczego jak najbardziej jest to ciekawe rozwiązanie. A w kolejnym kroku proponuję, żebyśmy zrobiły test, który same zaproponowałyście na naszym Instagramie, a mianowicie mam w planach napełnić nasz laktator Camino podwójny wodą i spróbować go tu zamontować, żeby mieć pewność, że wariant, który z tyłu jest trzymany na rzepy, utrzyma pełen laktator mleka. Mam nadzieję, że nam się to wspólnie uda. Zrobimy to sobie na koniec. Zacznijmy od plusów tego rozwiązania, bo przyznam szczerze, jeżeli chodzi o minusy, ciężko je znaleźć. To pewnie wyjdzie w praktyce podczas Waszego testowania, jeżeli w ogóle miałyby się pojawić. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to tutaj jest, myślę, fajna ciekawostka. Wszystkie rozmiary dostępne tego gorsetu znajdziecie w jednym opakowaniu, ponieważ w opakowaniu producent obiecuje, że mamy tam rozmiar od S do, w sumie od XS do rozmiaru XL. I dlaczego tak się dzieje? Gorset posiada z przodu zamki. Mamy możliwość odpiąć przednią część całkowicie i na przykład w wariancie rozstawienia moich piersi to by było idealne rozwiązanie, więc tutaj tej początkowej części od razu bym się w swoim na przykład przypadku pozbyła. W ten sposób mamy wariant gorsetu, który możemy połączyć ze sobą bez tej wstawki. To już zmniejsza rozmiar tego gorsetu w obwodzie i sprawia, że może on być o wiele lepiej dopasowany właśnie do Twojej wielkości piersi. Jak już raz sobie ten gorset ustawicie i ułożycie zgodnie z wymiarem, jaki dla Was jest niezbędny, to tak naprawdę później już za każdym razem zakładacie gotowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o to, co nas tutaj spotyka z tyłu nie mamy haftki, tylko z tyłu mamy taki bardzo duży rzep. Sama byłam trochę przerażona, jak to zobaczyłam na początku, bo nie byłam przekonana, na ile rzep jest w stanie utrzymać się, jeżeli chodzi o właśnie napełniony laktator. To oczywiście sprawdzimy, natomiast muszę przyznać, że ten rzep zapowiada się dosyć solidnie i jest on naprawdę z dużą możliwością regulacji. Ja go odepnę całkowicie, żebyście zobaczyły, jak bardzo możemy sobie tutaj to regulować. Zobaczcie, to jest cały odcinek, który możemy sobie dopasować do swojego obwodu piersi. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy już zapniecie sobie z tyłu gorset, w kolejnym kroku tylko musicie zamkiem zapiąć go z przodu i już nigdy więcej nie powinna ta regulacja sprawiać Wam problemu. Ja go teraz zapnę nawet w wariancie troszeczkę szerszym niż ja sama, później go sobie wyreguluję i widzicie, tutaj jest rozwiązanie w momencie, kiedy on już jest zapięty w większym obwodzie biustu, w zależności właśnie od Waszych potrzeb. Kolejna sprawa, która od razu tutaj mi się pojawia, to jest kwestia ramionczek. Zobaczcie, jakie te ramionczka są grube, zwłaszcza myślę w okresie ciąży zaobserwowałyście, jak mocno ciasne, wąskie ramionczka od naszych zwykłych staników potrafią po prostu wrzynać się w skórę. Tutaj to zostało zredukowane dzięki bardzo grubym ramionczkom, które są możliwe do całkowitego odpięcia. Więc jeżeli
jeżeli chcecie nosić ten gorset, ale w wariancie stanika, to jest też możliwe. I powiem Wam, że on jest po prostu elegancki i w żaden sposób, myślę, w momencie, jeżeli jest taka potrzeba, nie będzie to źle wyglądało pod bluzką czy pod inną stylizacją, jeżeli chcecie taki gorset po prostu mieć na sobie. Teraz tak. To, co na pewno jest bardzo komfortowe, to są te kieszonki, które są tu stworzone, żeby nie pokazywać brodawki. Czyli takie trochę origami w miejscu, gdzie mamy naszą brodawkę wraz z otoczką, powoduje, że cały lejek, który będzie obejmował brodawkę, jest ukryty w środku, co będzie jeszcze lepiej widać, kiedy ten laktator spróbujemy wspólnie zamontować. Dodatkowo z takiego podsumowania, na pewno ciekawym rozwiązaniem jest dosyć miękki i przyjemny materiał, ładne oprzecia. Jest to na pewno ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli jesteście mamami KPI, mamami bliźniąt, albo mamami, które szybko wracają do pracy i naprawdę często będą odciągały właśnie w systemie podwójnym. Myślę, że tego typu rozwiązanie może być jak najbardziej dla Was. To co? Chyba pora na ten test. Ja jestem w totalnym szoku, bo tak naprawdę w ogóle się nie martwiłam o to już pod koniec, czy gorset jest w stanie utrzymać laktator wypełniony wodą, a w praktyce mlekiem. Bardziej zaczęłam się zastanawiać, jak te lejki wytrzymają i cały laktator czy to udźwignie. Zacznę oczywiście od początku. W pierwszym kroku, pamiętaj, musisz ten gorset dopasować wcześniej do siebie, zanim w ogóle będziesz chciała podłączyć laktator. Więc ja sobie wymontowałam tą część z przodu i wcześniej sobie odpowiednio przygotowałam część z tyłu. Później, tak jak kombinowałam, jak go założyć, na początku myślałam, żeby włożyć go tak od góry, ale potem faktycznie lepiej jest go zakładać jak plecak, czyli jedno ramię, drugie ramię, no i zapiąć go od przodu. To, co jest problematyczne, to to, że ten rzep z tyłu potrafi się tak troszeczkę wywinąć, tu wystawać, tam wystawać. Super, jeżeli ktoś jest obok, kto mógłby to poprawić. Myślę, że też będzie Ci nabierały wprawy. No, ja zwykłego stanika nie zapinam z tyłu, bo nie umiem, zapinam od przodu. Nie wiem, czy któraś z Was też tak ma. Tu już jest ciężko dojść na samą górę, tutaj, żeby sobie to ewentualnie poprawić. Teraz tego nie widać, bo już jest idealnie wszystko zamontowane. Natomiast myślę sobie, że no to będzie trzeba weryfikować w praktyce. Kolejna sprawa, rzep. Rzep trzyma na ten moment super. Jestem ciekawa, jak będzie trzymał się po praniu i jestem ciekawa, jak będzie trzymał się w takim długim użytkowaniu. Natomiast nie mam wątpliwości, że tu mam takie uczucie naprawdę dobrego trzymania i ja już o tym laktatorze tak naprawdę zapomniałam. Więc to jest kolejna rzecz, która mnie utwierdza w tym, że no sztos. Pomysł super. Kolejna sprawa, ramionczka. To, że one są bardzo grube, faktycznie jest nas całkiem spory plus, bo nic się nie wrzyna, więc to też jest ekstra. Kolejna,
Same plusy. Kolejna sprawa to te haftki. Widzicie, jak ja bym była rozebrana, naprawdę tej brodawki nie będzie widać. Tu ewentualnie, jeżeli bym czuła na przykład, że gdzieś coś ciągnie za mocno, to bym zakładała, żeby podciągnąć ewentualnie bardziej ramionczko. Natomiast nie obawiam się, że coś tu fizycznie odleci, bo to jest wszystko tylko i wyłącznie do ułożenia, do dostawienia. Więc jest jak najbardziej ok. Bo trochę mnie na przykład niepokoiło, że lejek jest silikonowy i jest miękki. Do tego materiał jest również miękki, więc czy to wszystko nie zacznie od brodawki odchodzić. Natomiast myślę sobie, że można to ładnie wyregulować wariantem ramionczka, no i też poprzez włączenie laktatora łatwo będziecie w stanie zaobserwować, czy on zaciągnie dobrze, czy tutaj musimy coś sobie jeszcze podregulować. To, co jest problematyczne, tak jak widziałyście na filmiku, w momencie, kiedy chcemy założyć już laktator do gorsetu, w pierwszej kolejności trzeba rozmontować lejki i włożyć lejki. To oznacza, że cały laktator gdzieś fizycznie musi stać, albo ktoś musi Wam go podać. Tu oczywiście na potrzeby filmu ja miałam wsparcie. W praktyce po prostu ustawiłabym sobie na stoliczku laktator w momencie, kiedy mamy już zamontowane lejki, to będę dołączała laktator, który bym zdejmowała dopiero ze stolika. To, co jest osobnym plusem, co nie dotyczy już gorsetu, od razu Wam teraz jeszcze pokażę, to jest wariant akurat laktatora podwójnego od Neno, wariant Camino. Ja ten silnik chowam w kieszeni, a inne laktatory podwójne będą miały ten problem, że silniki są tak duże, najczęściej takie jajowate, okrągłe bądź prostokątne, że nie jesteśmy w stanie ich nigdzie odłożyć. I co z tego, że masz dwie ręce wolne, skoro musisz, nie wiem, ten silnik nosić w torebce, bo w gorsecie, przykro mi, on już się nie zmieści. Więc tutaj naprawdę duży plus, która z Was planuje wariant laktatora podwójnego. Jest to super rozwiązanie, że możesz go schować w kieszeni, chociaż, i tu jeszcze się upewniam, ale nie ma wyłącznika, bo myślałam, że może o czymś zapomniałam, to jest dotyk. I mi w kieszeni potrafił się włączyć automatycznie. Ale to jest znowu kwestia wprawy. Nie musicie też go od razu chować do spodni, jak jeszcze jest niepodłączony laktator, tylko pewnie będzie w praktyce go chować do spodni, jak już macie włączoną moc i wtedy to on sobie może chodzić i działać. Dla mnie super. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak Wy, jak Wam się sprawdza taki gorset, jakie macie alternatywne rozwiązanie, jeżeli chodzi o gorsety, bo słyszałam już o wariantach staników sportowych, przerabianych, musimy sobie radzić, więc dawajcie znać w komentarzu, czy korzystałyście z gorsetu, chociażby właśnie od Neno, czy macie inne fajne sposoby na radzenie sobie z odciąganiem, z wariantem laktatora podwójnego. Dla mnie, tak jak widzicie, ta woda jest nieodczuwalna, chociaż nie mam wątpliwości, że jak chodzi o kwestię lejka i laktatora, to byłaby najwyższa pora, żeby zmienić po prostu to mleko, już odłożyć do butelki, bo zakładam, że dla brodawki, co już nie jest winą tutaj samego gorsetu, to ciągnięcie zacznie być irytujące. Więc ja bym po prostu zlała to mleko, zostawiła do połowy w maksie i w tej sytuacji całość powinna ze sobą świetnie współgrać. No to co? Testujemy kolejne nowości na naszym kanale. Pamiętajcie, aby nas subskrybować i zerknąć, czy to na Instagram, czy inne social media, gdzie czekamy z dużą dawką wiedzy specjalnie dla Was. Do zobaczenia. Pa!